Prawdziwa gratka dla kibiców czarnego sportu. W Rybniku odbędą się Mistrzostwa Europy w żużlu. To jedna z najważniejszych imprez żużlowych tego roku. Szykuje się rywalizacja na najwyższym poziomie, a sam Rybnik nie dość, że będzie gościł u siebie żużlowców i to tych z najwyższej sportowej półki, to w dodatku lepszej promocji miasta nie mógł sobie wymarzyć. Szacuje się, że finałowe starcia, m.in. za pośrednictwem telewizji, obejrzy ponad 1 000 000 osób. Najpierw rundy w Niemczech, na Łotwie i w Rosji, a 17 września runda finałowa w Rybniku. Nieprzypadkowo. Szukamy dla finałów Mistrzostw Europy miejsc, w których jest głód żużla, gdzie kibice chętnie przychodzą na zawody międzynarodowe, gdzie chcą oglądać najlepszych zawodników walczących o najważniejsze trofea w europejskim czy światowym speedwayu. I na pewno Rybnik podczas tegorocznego Grand Prix Challenge czy podczas meczu Polska-Reszta Świata w ubiegłych sezonach pokazał, że jest tym miastem z potencjałem. W Rybniku będą rywalizować najlepsi zawodnicy wyłonieni podczas wcześniejszych trzech rund. 17 września w Rybniku pojawi się czołowa piątka żużlowców z ubiegłego sezonu. Emil Sajfudinow, Niki Pedersen, Antonio Lindbeck, Janusz Kołodzi oraz Martin Waculik. Przyznane zostaną także 4 dzikie karty. Jedna z nich trafi do rybniczanina Kacpra Woryny. Kacper Woryna to jest niesamowity magnes. Finałowa runda będzie transmitowana w 71 krajach. Szacuje się, że za pośrednictwem telewizji walkę o medale na rybnickim stadionie obejrzy nawet 1 000 000 osób. Runda finałowa budzi zawsze największe zainteresowanie, wiąże się z największą oglądalnością. Myślę, że kibice dopiszą i ta promocja będzie wśród Rybnicza, samego stadionu, samego sportu, ale też na arenie ogólnopolskiej, europejskiej. Do organizacji tej imprezy miasto dołoży 300 000 zł. Zadba także o organizację imprez towarzyszących.